Gala XTBK SW Epic za nami, z nami Martin Lewandowski. Pierwsze pytanie, czy KSW Epic to będzie coś, co będzie kontynuowane? Mówię o tym projekcie. Jak pytasz mnie osobiście, uważam, że tak, że to jest, wiesz, wydarzenie i w ogóle taka formuła chyba się bardzo mocno przyjęła, patrząc po ilość jakby wszystkiego, co się działo w mediach, plus jeszcze, wiesz, tutaj jak żywiołowo i gorąco kibice przyjęli ten projekt i w ogóle wzbudziliśmy pewną taką ciekawość i te nowe formuły z 10 walk, 6 w nowych formułach chyba się fajnie obroniły. Natomiast no, to będzie jakaś tam, wiesz, kolektywna decyzja, jeżeli chodzi o to, czy będziemy kontynuować. No, chcę wysłuchać wszystkich działów, jak te wszystkie działy Federacji KSW na to się zapatrują. Który z pojedynków w której formule podobał Ci się najbardziej? Najbardziej utkwił w pamięci? No myślę, że ten cage Muay Thai, no i oczywiście chyba wszystkie, tak jak szybko przelatuje głową, wszystkie w pojedynki w MMA, jakby nawet to w kimonach było ciekawe, nawet, wiesz, no walka, no turniejowe wszystkie, rezerwowa tak zwana. No tak, no i oczywiście te Stoszyć, no pokazał po prostu, no że jest, wiesz, nie do zatrzymania Mike Tyson. A wiesz, że on o mało nie znokautował Piotra Jarosza? Ja rozmawiałem z Piotrkiem Jaroszem. No tak, on tak, był tak, u medyków tak. po tej walce. Tak, tak, no właśnie to był pierwszy przypadek, że właśnie chyba pierwszy, nie wiem, żeby po prostu sędzia poleciał, wiesz, na dechy szybciej niż zawodnik. Więc tak, no zdarza się. No widzicie Państwo, jak niebezpieczny jest to sport, jak niebezpieczne jest to zajęcie, więc wiesz, nie próbujcie tego sami w domu. Jedna z walk, nie powiem przez kogo, ale słusznie została nazwana Event Killer. No starcie Stoszicia z Joshem. No, Fila Defisa z Joshem była straszna. Słuchajcie, znaczy to ja bym tak nie patrzył na to. Znaczy po pierwsze, wiesz, to trzeba jakby... Tak, jeżeli chodzi o event w całości, jak miałeś w ogóle zajebiste pojedynki, które się kończą przed czasem, wiesz, spektakularne cage Muay Thai i później jeszcze, wiesz, main event, finał turnieju i tak dalej, więc jest tyle dużo było pojedynków, było i które miały nastąpić, no rzeczywiście jakby to ludzie mówią... Jakby no gdzieś tam powietrze z nich zeszło takie, no nie wiem jak to nazwać, jakichś takich, wiesz, emocji, wiesz, fanowskich. Natomiast ten pojedynek w ogóle jakby od strony grapplingowej nie był zły. To ustalmy, to by po prostu w tym akurat kontekście on może się nie sprawdził rzeczywiście. Natomiast wiesz, no jakby tam cały czas był, bo wszyscy mówili, o ten film będzie, Jezus Maria, ten film będzie leżał na gościńcu, bym tam cały czas była akcja. Oczywiście, że na początku po prostu się, wiesz, próbowali tam przepychać i wyczuć, ale jakby od strony grapplingowej to myślę, że każdy, kto by tam na to spojrzy, to myślę, że no nie postawi na tym już krzyżyku tak na zasadzie, że to był beznadziejny, nudny pojedynek. No film próbował dużo zrobić. No niestety znowu mu się nie udało w taki sposób poddać, czy też, wiesz, skończyć przeciwnika, więc jakby tak, jeżeli pytasz mnie o całą ten, to mam to samo wrażenie. Artur Szpilka, właśnie sobie przypomniałem, jak są, panie promotorze, co to jest? Więc już dostałem zjebkę podczas tego pojedynku, natomiast w tym jakby kontekście, czy w całości rzeczywiście to był najsłabszy pojedynek, grapplingowo nie był słaby, wydaje mi się, że jeżeli będziemy chcieli i pokaza submission, to na pewno niższe z młodszymi ziomkami tak i niższe kategorie, że po prostu no, ta mobilność była na kompletnie innym poziomie, choć mówię, no i tak jakby jak sobie panowie pomyślicie 120-130 kilo ziomki, no to naprawdę to nie można powiedzieć, że to były flaki z oleju. A jak oceniasz to, co stało się w walce wieczoru? Oj, no to odebrało jakby cały taki... największą taką radość, żeby też jakby zawodnicy czy teamy nie czytały tej mojej wypowiedzi, jako że ja mam jakiś, nie wiem, jak to powiedzieć, że jestem rozczarowany, jakby, no po prostu, no takie rzeczy się zdarzają, tylko mam duży niedosyt, no bo ta walka już nie wróci, a Mamet, no w trakcie pokazał, że znalazł jakieś rozwiązanie na tego Tomka i naprawdę, no z każdą minutą wyglądało na to, że Mamet sobie może z Tomkiem Adamkiem poradzić, więc jakby wiesz, no to zaostrza apetyty, no i nigdy nie lubię, jak takie kontuzje się zdarzają, nigdy nie lubię, jak są faule, nie lubię, jak są, wiesz, jakieś dyskwalifikacje, no bo to zawsze mówię, no musiało być, no po to się zestawia pojedynek, żeby na koniec dnia tak sprawiedliwie jakby, wiesz, powiedzieć, pokazać,
czy ocenisz, kto był lepszy, więc Mamet, świetna forma, świetny w ogóle, naprawdę no to, co chłopak zrobił i jego cały team, no to naprawdę to się należy duży aplauz, no i taki niedosyt, no ale mówię, to nie mam tu pretensji, mam do jakiegoś zjawiska, nie wiem jak to nazwać, no. Natomiast nie bezpośrednio do jakichś zawodników, czy też do tego, do team. Czy byłeś zaskoczony reakcją trybun? Bo wydaje mi się, że... Więcej no, było... Tak, że to by chyba większy nawet aplauz tutaj dostał. Tak, no po prostu no, tyle było fanów Tomka Adamka, myślę, więc jakby się podzieliła ta publika, znaczy podzieliła w sensie nie do połowy, no myślę, tak nie wiem, nawet nie robiliśmy żadnych statystyk, ale tak po tych głosach kibiców dochodzących, no to myślę, że tak 70% to było chyba za Tomkiem, chociaż w pewnym momencie mam wrażenie, że już się śmiałem tam w jednym wypowiedzi, że już to takie Adamek i Mamet się łączyło w jakieś takie słowo, którego teraz nie jestem w stanie powtórzyć, ale to jakiś nowy po prostu, wiesz, imię powstało w języku polskim. Ta walka mogła się skończyć na setki scenariuszy i skończyła się chyba w zasadzie w najgorszy, gorzej chyba się już skończyć nie mogła. No nie, mogłoby się skończyć dużo gorzej, szczególnie, że wiesz, że gadałem właśnie z sędziami, uczalałem na te rzeczy. Panowie, ja tylko mówię, że ja już po tym uciekam, to żeby już nikt nie ten, dobra, już lecę, no dobrze, tam, bo tam widzę, że jakiś kolejny już naprawdę zmykam, że no dużo gorsze scenariusze mogły się wydarzyć, właśnie takie, wiesz, że na przykład była jakaś nielegalny, no ze strony raczej Mameda, obalenie, tak, no właśnie, to obalenie było piękne w ogóle, wiesz, nie, co się dzieje, w ogóle mój scenariusz z najgorszy się ziszcza, więc nie, no mogło być, naprawdę przerabialiśmy wiele scenariuszy z sędziami i też bardzo mocno uczulałem i też chcę powiedzieć i chciałbym właśnie was zapytać i chciałbym, żebyście zrobili taką sondę, bo niepotrzebnie jakaś taka gównoburza powstała przed samą tą walką, że ci sędziowie, którzy sędziują, są no, nie do końca dobrze dobrani, za co jestem zły za Mariusz, za te słowa Mateusza, tak, bo po pierwsze Mateusz zna mnie przynajmniej od lat, wie jak bardzo mocno pilnujemy tego, żeby nie było żadnych figofago wyników i sędziów tutaj z przypadku. Celowo wzięliśmy takich sędziów, którzy przede wszystkim nie są bezpośrednio z MMA ani z boksu. To, że z boksu nie mogliśmy nawet znaleźć jednej osoby, to było albo, że po prostu za bardzo byli powiązani z różnymi środowiskami, albo po prostu nie dostawali, jak choćby sędzia Gortat nie dostał zgody na to. Więc jakby pierwszy raz, po pierwsze wykluczyło jakiekolwiek możliwości takie sędziowskie, zresztą to mówiłem tobie ostatnio, sama Unia, czy tam już Polski Związek, bo tutaj ci amatorzy, tutaj zawodowstwo, coś tam, więc jakby po pierwsze trochę... System jest tam źle zbudowany, a dwa, ja już od początku wiedziałem, żeby po prostu nie było żadnych właśnie, i tego się obawiałem, nie obawiałem się ze strony ani nawet już tych sędziów z MMA, ani z kickboxingu, że będą po prostu jakoś tam, wiecie, próbowali majstrować na punktach. Boks tego słynie, że widzimy zawodnika, który przegrywa, a w dziwny sposób on wygrywa. Ja nie mówię, że u nas się nie zdarzają takie wtopy, bo się zdarzają, ale najczęściej tacy goście mają jeszcze jedną szansę, jak druga niefajnie jest przesędziowana walka, no to po prostu się żegnamy z takimi sędziami, czy to jest też w środku. Ostatnio mieliśmy galę w Libercu, sędzia, który 3 razy miał okazję być w środku, no już też sobie podziękowaliśmy za współpracę, więc jakby wyciągamy konsekwencje, bo to nie jest tak... No i właśnie, i też jakby wrócę do tego, że trochę jestem zły na Mateusza, bo Mateusz wie, jaką wagę przywiązuje do tego sędziowania, żeby ono było jak najbardziej idealne i sprawiedliwe. I my po pierwsze, nie mamy nad sobą żadnego WBO, IBF-u, któremu tam, nie wiem, jak wygra mój zawodnik, to ja dostanę więcej hajsu, to ma boks. I dlatego tam dochodzi do różnych takich, wiecie, przekrętów, mówiąc w skrócie, bo tu nie ma co gadać i tam owijać w bawełnę. Więc jakby niedocenienie sędziów. Sędzia w środku ma 1100 walk przesędziowanych. Ja myślę, że on pewnie by mógł uczyć tych ziomali z boksu i jak należy pracować, więc po prostu no było to nieeleganckie zachowanie, szczególnie na ostatnio i proste. I tak samo gówno prawdą jest to, że w kontrakcie mieliśmy jakieś zapisy, że wychodzi Adamek jako drugi, nie, jako miał być jako pierwszy, bo jest większa ilość walk stoczonych.
To po pierwsze tak nie działa u nas, po drugie nie mamy takiego zapisu, ale oczywiście mówię sobie, no dobra, jestem zmęczony, już jestem na końcówce, więc poprosiłem naszego prawnika, żeby przejrzał i korespondencję z Mateuszem pełną i kontrakt, bo może gdzieś mi umknęło to, więc nie ma, więc też bym prosił, żeby kolega Mateusz się teraz wypowiedział, bo bardzo niby eleganckie było to, że zwrócił uwagę na to na zasadzie, tak jak my, albo ja konkretnie, bo tam chyba parę razy imię moje padło, no, że robił ze mnie kretyna, który nie ogarnia tematu. Ale to ja się domyślam, że było gorąco za kulisami, bo też wyszło nagranie jakieś z Rules Meeting, więc obstawiam, że... Nie, nie było. Znaczy ja nawet nie dojechałem, dlatego że... Znaczy nie dojechałem nie dlatego, że nie chciałem, tylko akurat panowie właśnie z teamu Adamka przesunęli Rules Meeting wcześniej, a chciałem na tym być, żeby właśnie uniknąć jakichś później nieporozumień i tak dalej. I wiedziałem, no, że na koniec dnia no, to ktoś musi jebnąć mocną ręką, bo już po prostu na ostatniej prostej ciężko jest, wiesz, negocjować. Wiadomo, że każdemu się udzielają jakieś emocje. No ale ze względu na to, że i Tomek i no, cały team chciał wcześniej to zrobić, a ja nie wiedziałem, że nie dojadę. Zadzwoniłem do Wojsława, mówię, słuchajcie, zacznijcie ten Rules Meeting, jak będzie tylko problem, to wtedy po prostu wstrzymajcie, no bo ja jestem w drodze. Spotkanie trwało 5 minut, naprawdę przyszedł Tomek, powiedział ok, więc jeżeli główny zainteresowany, czyli zawodnik, zaakceptował skład sędziowski i wszystkich z teamu, no to uznałem, że już po prostu nie ma tematu. To było też takie kręcenie, wiesz, aferki po boksersku jednak, no. Wiesz, gdzie można, a tu Katman, a tu sędzia, a tu coś, a tu zaraz mata zła, a tu światło, nie, o bo coś, wiesz, no było to słabe. Jeszcze króciutko podpytam o ten turniej. Czy to była taka krótka podróż sentymentalna, czy jednak chcecie wrócić, zdał egzamin ten turniej i jeszcze zobaczymy turnieje na gali KSW Epic? Słuchaj, no te turnieje, jak wiemy, już jakiś czas temu nam chodzą po głowie. Rozgrywamy, oczywiście nie będziemy rozgrywać 8-osobowego turnieju na całej gali, bo to jest po prostu morderczy wysiłek i też efektywność tych zawodników w jakimś stopniu spada. Nie jestem zwolennikiem tego, od kiedyś to było po prostu czysto jakieś tam ekonomiczne rozegranie, natomiast w ogóle taka formuła turniejowa jak najbardziej tak. Pytanie, czy właśnie, nie wiem, że będą, wiesz, dwie walki maksymalnie, chociaż nawet nie wiem to, czy po prostu przesuniemy, zrobimy turniej, który będzie rozgrywany na trzech galach pod rząd, ale ludzie będą widzieli, że to jest turniej jakby, tak, że... I też dajemy sobie możliwość wówczas, że nie musimy brać walki rezerwowej, bo to też jest takie rozwiązanie, żeby ten turniej dotarł do końca, natomiast jeżeli mnie pytasz, to też mi nie jest to idealne rozwiązanie, no bo potem masz tam, nie wiem, 8 czy 4 zawodników, że z tej czwórki czy z tej ósemki chce zobaczyć finalistów, a nie, że ktoś wpada z boku i trochę tak, wiesz, załamuje tą całą strukturę turnieju i mówię to w tym kontekście, że jak to się będzie działo z edycji na edycję, no to też jest możliwe, że ten turniej w tym składzie początkowym dotrwa do końca. I ostatnie pytanie i cię puszczamy. Powyżej 100 tysięcy czy poniżej 100 tysięcy pay-per-view? Bo to powrót masz Bardzo dobre pytanie. Formuły. Bardzo dobre. Powyżej, dużo powyżej, proszę Państwa. Więc ogólnie bardzo zadowolony jestem naprawdę z całości i chciałbym, żeby main event dotrwał do końca. No tak. Wtedy to już by było, wiesz, takie... Pyk. Ale zasłużyłeś na to, żeby pograć na konsoli, więc już możesz jechać. Puszczamy cię. Dziękuję bardzo. Dzisiaj to się wydarzy, ale za 2 dni będę grał.